Twój statek leci niemal z prędkością światła. Ekstra, nie? Gwiazdy zmieniają się w połyskujące, ciągłe linie. Nieskończona przestrzeń kosmosu kurczy się do rozmiarów tunelu. Widzisz przed sobą jasny błysk i bum! Statek wystrzeliwuje z tunelu niczym korek szampana. Przed sobą widzisz prehistoryczną Ziemię. Konsola informuje Cię, że cofnąłeś się w czasie o 70 milionów lat. Jesteś paleontologiem przyszłości, który podróżuje w czasie w jednym celu. Chcesz na własne oczy zobaczyć najbardziej niedocenionego dinozaura w dziejach. Lądujesz na ziemi i przechadzasz się po dżungli. Nagle dobiega Cię potężny ryk. Zza drzew wyłania się dinozaur dwukrotnie wyższy od Ciebie, ważący tyle co 4 samochody osobowe. Naukowcy znaleźli tylko 2 skamieniałe kończyny tego zwierza. Przez 60 lat Deinoheir był jedną z największych tajemnic świata paleontologii. Teraz widzimy to stworzenie w pełnej okazałości. Naukowcy zdołali odnaleźć jego kompletny szkielet na terenie Mongolii. Nazwa tego dinozaura w greckim oznacza straszna ręka. Prawdopodobnie miał niesamowitego pecha w pokera. Deinoheir jest mieszanką matki natury, która wywołuje jednocześnie śmiech i przerażenie. Spójrzmy na tego zwierza z perspektywy ewolucji. Weźmy najpierw tyranozaura. Deinoheir oraz majestatyczny król jaszczurów są mniej więcej tych samych rozmiarów. Od tyranozaura weźmiemy potężne tylne łapy i długi ogon, maleńkie kończyny przednie zaś zastąpimy długimi ramionami. Nie zapominajmy też o palcach z ostrymi jak brzytwa pazurami. Każdy z nich miał długość typowego noża kuchennego. Następnie dodajemy garb wielbłąda, szyję strusia i głowę konia. Paszczę pełną ostrych zębisk zastępujemy kaczym dziobem. Teraz nasz Deinoheir jest gotowy. Ostre pazury ma również w swoich płaskich stopach. Szerokie podbicie pomagało mu w chodzeniu po dnach rzecznych i nie zapadaniu się w muł. Większość naukowców uważa, że był pokryty pierzem. Podstawę diety tego dinozaura stanowiły rośliny. Aby je strawić, Deinoheir połykał kamienie. Wiele gatunków dzisiejszych ptaków robi to samo. Kamienie w żołądku ścierają twarde włókna roślin. W szczątkach jednego z deinoheirów naukowcy znaleźli 1400 kamieni. Okaz ten miał spory brzuch, który znacząco go spowalniał. Mając takie rozmiary, deinoheir żył od 75 do 300 lat, mniej więcej. W kawałku bursztynu liczącym 100 milionów lat naukowcy znaleźli dziwne kości, które należały do najmniejszego dinozaura znanego nauce. Weź 2 banknoty z portfela. Tyle właśnie ważył ten dinozaur. Był mniej więcej rozmiarów dzisiejszego kolibra. Naukowcy nie wiedzą, co przypominał bardziej, jaszczurkę czy ptaka. Wiedzą jednak, że potrafił latać i polował na owady, co potwierdza ponad 100 ostrych zębów. Co się stanie, gdy skrzyżujemy kurę z krokodylem? Powstanie jedno ze straszydeł o nazwie Hesperonychus. Dinozaur ten był mały, ale dość zadziorny. Zamieszkiwał Amerykę Północną i najprawdopodobniej polował na ssaki. Ważył zaledwie 2 kg i był pokryty pierzem, zupełnie jak kura. Gdyby leniwiec był dinozaurem, wyglądałby jak Sushosaurus. Poruszał się na tylnych łapach, był wysoki niczym dzisiejsza żyrafa, ale ważył od niej 3 razy więcej. Był pokryty pierzem, a dzięki długiej szyi mógł patrzeć we wszystkich kierunkach. Generalnie ogon tego dinozaura sprawiał, że wyglądał jak przerośnięty szczur chodzący na 2 łapach. Gdy naukowcy zobaczyli jego szczątki po raz pierwszy, nie mogli uwierzyć, że były prawdziwe. Halszkaraptor wygląda jak hybryda Velociraptora i strusia, tylko że ten dinozaur był rozmiarów gęsi. Silne kończyny górne tego stworzenia potwierdzają, że chodziło po lądzie. Polowało na ryby, nurkując pod wodą. Przywykliśmy do latających zwierząt, które mają 2 skrzydła, ale ewolucja uwielbia łamać zasady. Mikroraptor miał ich 4. Z każdego z nich wyrastały silne pióra. Dinozaur ważył niecały kilogram. Pióra były czarne i lśniące, niczym te należące do kruka. Żaden ptak na świecie nie posiada 4 skrzydeł. Oznacza to, że wyewoluowały z dinozaurów mających 2. Mikroraptor jest końcowym odcinkiem swojego odgałęzienia na drzewie genealogicznym i nie miał wkładu w rozwój żadnego nowego gatunku zwierząt. Zdaje się, że ten trudny do wypowiedzenia dinozaur, ale spróbuję. Tanystrof był zwierzem z kreskówki, jednak istniał naprawdę i żył pod wodą. Ważył 135 kg i mierzył 6 metrów długości. Połowę jego ciała stanowiła elastyczna szyja rozmiarów anakondy zielonej. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego dinozaur miał tak długą szyję. Najprawdopodobniej za jej pomocą łapał ryby albo skakał na niej jak na skakance.
Wyobraźmy sobie teraz, że 66 milionów lat temu asteroida nie uderzyła w Ziemię. Dinozaury nie wymarły, a ssaki nie zdołały jej zdominować. To oznacza, że nie ewoluowały i zostały na drzewach. Kto zająłby miejsce naczelnych w takim świecie? Wielu naukowców uważa, że najprawdopodobniej troodon. Dinozaur ten miał największy mózg w porównaniu do masy ciała. Chodził na dwóch łapach i osiągał rozmiary człowieka. Być może troodon mógłby ewoluować i stać się tak inteligentny jak dzisiejsi ludzie. Skoro o mózgach mowa, to stegozaur posiadał najmniejszy w stosunku do masy ciała. Był największym z opancerzonych dinozaurów. Choć był roślinożercą, to wiele drapieżników tamtych czasów obawiało się jego potężnego, zakończonego ostrymi kolcami ogona. Stegozaur ważył niemal 4 tony, ale jego mózg był, cóż, rozmiarem porównywalny do hot doga. Pegomastax, nie większy od kota domowego, biegał po afrykańskich stepach około 100-200 milionów lat temu. Wyobraźcie sobie dwunożną jaszczurkę podobną do papugi. Pegomastax pokryty był pierzem oraz igłami charakterystycznymi dla jeżozwierza. Miał dziób, choć ze szczęki górnej i dolnej wyrastały dwa ostre jak brzytwa kły. Mimo to jego straszny wygląd jest bardzo zwodniczy. Był szybki i potrafił poważnie zranić ugryzieniem, ale mimo to był pokojowym roślinożercą. Ten okaz żył 80 milionów lat temu, przypominał strusia i ważył tyle, co przeciętnych rozmiarów papuga. Szybko biegał i żywił się owadami. W miejscu kończyn wyrastały mu dwa maleńkie palce zakończone ostrymi pazurami. Jest jedynym jednopalczastym dinozaurem znanym naukowcom. Ta dziwaczna kreatura to jeden z przodków dzisiejszych ptaków. Jecholopter był latającym dinozaurem, wyglądającym jak bohater filmu science fiction. Przypominał kota ze skrzydłami nietoperza. Zwierzę to żywiło się owadami, ale według pewnej teorii mogło odżywiać się jak komar. Lądowało na grzbietach większych dinozaurów i przekuwało ich grube skóry swoimi ostrymi kłami. Właśnie widzicie bajkowego jednorożca. Biały jak śnieg, piękny i pełen gracji. To cintaozaur, żyjący prototyp bajkowego konia z rogiem. Na jego głowie rosła kostna narośl o grubości ponad 40 cm. Niewykluczone, że pomagała mu pływać w wodzie, przyciągać partnerów albo wydawać różne dźwięki. Bajkowy jednorożec jest zdecydowanie bardziej uroczy od tej prehistorycznej kreatury. Nasz następny dinozaur przypominał krzyżówkę jaszczurki z tygrysem. Wyobraźcie sobie zwierzę ważące tyle co 5 dzików z ciałem o długości typowego sedana. Kończyny zakończone ostrymi pazurami i kły, podobne do tych tygrysa szablozębnego, osadzone w potężnych szczękach. Był on jednym z najbardziej niebezpiecznych zwierząt, jakie kiedykolwiek chodziły po naszej planecie. Zajmował niszę, która obecnie należy do lwów, tygrysów i innych dużych kotów. Następny. Ten mały dinozaur był rozmiarów gołębia. Nie potrafił latać, ale był jednym z pierwszych dinozaurów z piórami. Różniły się one od tych, które widzimy u dzisiejszych ptaków. Nie były podzielone na pojedyncze lotki, ale stanowiły całość przypominającą liście roślin. Ten koleżka słynie nie tylko ze swojego dziwnego wyglądu i rozmiarów, choć wysokością dorównywał 5-piętrowemu budynkowi i ważył tyle co słoń. Gigant ten zapisał się na kartach historii największymi pazurami na świecie. Byłby zmorą niejednego kosmetologa. Z jego 60-centymetrowych palców wyrastały długie pazury podobne do kos. Mimo tych koszmarnych kończyn uważa się, że przeważnie żywił się roślinami, które przeżuwał małymi zębami. Monstrualne pazury wykorzystywał do strącania liści z wysokich drzew. Ała! Ja tu rosnę! Poznajcie największego zwierza, jaki latał po ziemskim nieboskłonie. Wyobraźcie sobie monstrum z rozpiętością skrzydeł porównywalną do szerokości boiska do koszykówki. Aby mógł unosić swoje ofiary, sam musiał być dość smukły. Ważył tyle, co dzisiejsza świnia. Skrzydła, wyglądające jak cienka membrana, rozciągały się od dolnych części kończyn po wydłużone palce. Artyści często przedstawiają go jako stworzenie pokryte pierzem, ale zamiast tego były to włókna podobne do ludzkich i zwierzęcych włosów. Acrotolus był nietypowym dinozaurem, który nosił czapkę z utwardzonych kości. Nie czapkę baseballową. Zwierzę to było rozmiarów labradora, ale nie tak przyjacielskie. I na pewno nie ganiałby za patykiem. Jeśli już, to biegł w kierunku rywala swojego gatunku albo innego drapieżnika i uderzał w niego swoją głową.